Ja pierdziule, naprawdę? Serio? Tych dwóch świnek musiałem zapomnieć. My big, strong Gexy has done it again. Love those bulging biceps. These biceps are just the beginning, my fair maiden. Speaking of bulging... Did I just say that out loud? Yep, I'm afraid you did. I'm a bad boy. Masakra, moi drodzy, masakra. Ale już zostały nam tylko dwie misje, więc juhu! Lock and load, little lizard. To już chyba mam, tak, te statuetki, więc teraz Golden Apple. Czyli 3 złote jabłuszka. A, czyli po prostu musimy dostać się na czubek drzewa i potem, ho ho ho, zdobyć ten, jabłuszko. W sensie, zdobyć pilot. Tak więc, moi drodzy, ja się widzę z wami, jak zrobię tę misję. Jak będziecie mieli animację tego, gdzie będzie pilot, a potem widzimy się tam, gdzie ten pilot jest. Bo już wam pokazałem wszystkie lokacje tych pilotów. Tak więc, ZW. Let's get it on. No i elegancko. Teraz zostaje nam już tylko czwarty pilot i już będziemy mieli Mythology Network zaliczone na 100%. Oh yeah. Aż kurde, napije się wody ze zwycięstwa. Normalnie. Lock and load, little lizard. No to już wiemy, co to jest za misja. Po prostu musimy dostać się na sam koniec tęczy i tam będzie czekał na nas pilot, prawda? Tak jest! Jest! If I'm lucky, I'll stumble into an orgy. Tak więc, moi drodzy, widzimy się na samiuteńkim końcu po raz kolejny. Inhale time. Moi drodzy, Mythology Network jest zrobiony już na 100%. Ja pierdziele! W końcu się udało! W końcu! Aż z radości, kurde, zapiszę gierkę i przy okazji nagranie. No dobrze, moi drodzy, tak więc zobaczmy sobie raz jeszcze total. Tak po kolei od początku, żeby nie było. Tak więc tu mamy 100%, 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 tu nie mamy 100%, tu też nie, tu mamy 100% i tu mamy 100%, tak więc i tu też mamy. Tak więc, moi drodzy, skoro już mamy tutaj cały hub zrobiony w 100%, łącznie z wszystkimi poziomami na 100 Pro, to myślę, że przyszedł czas na zmierzenie się z bossem tej krainy, tego świata, który jest tutaj, Lizard of Ooze. Potrzebujemy 22 piloty, żeby się z nim zmierzyć, a my mamy już 40, tak więc na co my w ogóle jeszcze czekamy? Hail time. I jedziemy z koksem. Nie pamiętam, na czym ten boss polegał, więc dlatego tutaj będę pewnie ginął, albo będę tracił pasek zdrowia. Czyli po prostu musimy unikać tych jego fireboli i tych komputerków, które tutaj nas będą gonić. Aha, to na tym boss polega. Elegancko, no to kurde, zaraz będzie miał stracone punkty zdrowia i będziemy mieli po bossie. Nice one, o to chodzi. No ale tam się pojawiło działko. Zastanawiam, jakim jest ten cały ús, bo
On chyba się miał też w Geksie 2 Enter the Gecko pojawić. Tak mi się wydaje, przynajmniej z tego co ciekawostki mówiły. Że on się miał w Geksie 2 pojawić. A zaraz zginie, kurde. Easy boss. Niepotrzebnie straciłem ten jeden punkt zdrowia, no ale... Okej. Mogłem czegoś nie wiedzieć, mogłem coś pominąć, no nie? Każdy popełnia w życiu błędy. There's no place like home. There's no place like home. Just call me the wizard. Can I call you Toto? Call me anything. As long as you call me. No, Agent Extra bardzo się, jak to się mówi, niecierpliwi, bo bardzo by chciała wrócić do domu i chciałaby, żeby Gex ją uratował, bo jest tak zwaną damą w opałach, więc dobra, nic tu już po nas, możemy stąd to wyjść. Już mamy drugi świat zrobiony na 100%, więc czas zmierzyć się z trzecim i zarazem ostatnim światem w tej gierce. Jak widzieliście, mieliśmy właśnie niebieską plakietkę z łapką Gexa odblokowaną. I ostatni boss to jest Funky Town. Znaczy boss, boże, ostatni świat, jaki boss? Chyba like a boss. 51. Elegancko. Tak więc gdzie to jest? Gdzie są te drzwi? Funky Town. Gdzie to kurde jest? Tutaj jest Funky Town. Elegancko. I tutaj sobie dzisiaj zakończymy sesyjkę, która składa się z dwudniowej sesyjki, ponieważ no jak widzicie, nie nagrałem wszystkiego od razu, tylko z małymi przerwami, jedno albo parodniowymi, ale dla was to będzie bez różnicy, bo wy będziecie widzieli te odcinki jednym ciągiem. Tak więc dla mnie to jedynie będzie różnica z tym, że ja to nagrywam innego dnia, a dla was to zero różnicy w zasadzie to będzie. I się zastanawiam, czy by od razu zrobić 100% w tym świecie, czy by sobie to zostawić na następny raz. Bo możemy od razu tutaj zrobić to 100%, dla mnie to też nie jest problem. A przynajmniej sobie trochę wydłużymy i będziemy mieli wszystko ładnie ogarnięte. Ale tak się prezentuje już ostatni świat, gdzie tutaj będzie wielki finał Gexa Trójki, no nie? I wtedy będziemy mogli zabrać się już za bonusową gierkę, raczej prototyp, bo nie można tego pełnoprawną gierką nazwać, pod nazwą Gex Junior, i w ten oto sposób zakończymy sobie maraton Gexa. Będziemy mieli już wszystkie gry z tej serii zrobione, bo portów na Game Boya Color nie będę robił ze względu na to, że nie lubię za bardzo tych portów, naprawdę. Jakoś wolę wersje na oryginalne konsole, oryginalne nośniki. Po prostu niezbyt przepadam za wersami Game Boyo kolorowymi. Cholerne gołębie! Tu mamy kolejny bonusowy poziom. W ogóle teraz już wszystkie poziomy bonusowe będziemy mieli odblokowane, no bo my zebraliśmy taką ilość żetonów, że to się w pale nie mieści. Bo tak mogę już nadmienić w sumie. Myślę, że to nie będzie żadna tajemnica. I ja szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o poziomy tutaj, to ja kompletnie nie pamiętam żadnego poziomu. Nie pamiętam już świata Funky Town. Tak więc z tym może być delikatny problem. Ale damy radę jakoś.
What for breaches, eminent captain? Oj, to było słabe. Czyli tutaj potrzebujemy znowu znaleźć 10 tych łapek i tych. I 3 żetonowe bonusy. O, widzicie? Ostatni boss tutaj na nas czeka. Moglibyśmy już teraz pójść na ostatniego bossa, ale nie. Ostatni boss będzie dopiero wtedy zrobiony, kiedy będę miał na bank wszystko zrobione. Ha, w taki sposób. Dobra, nieważne. Aha, czyli teraz jak zdobędę 26, to już się nic nie będzie zerowało, tylko chyba będę miał cały czas 20 coś, nie? Przydałby się tu jeszcze jeden karabin. Żeby zestrzelić to gówno, ten kontener cały. Gdzie ja tu mogę jeszcze się dostać? To mnie bardzo zastanawia. Tam coś jest jeszcze. Powiem wam szczerze tak, nie będziemy chyba robili jeszcze w tej sesji całego świata na 100%. Aha, dobra, okej. Ale myślę, że sobie jakąś tam część zrobimy tutaj, żeby potem kontynuować już w następnej sesji i przy okazji zabrać się już za ostatnie poziomy w samej gierce, no bo nie oszukujmy się, tutaj mamy już ostatnie poziomy. A 40 pilotów już ogólnie mamy zdobytych. Jesteśmy super bohaterem! Moi drodzy, zobaczcie na to! A raczej byliśmy super bohaterem. Chlip, chlip. Żyć mamy. To jest bardzo ładny też wynik swoją drogą. O Jezu, dlaczego się żeś ześlizgnął, cymbale? Boże święty. Wow! No kurwa jest czym się podniecać, naprawdę. To tylko Gex w przebraniu. Brakuje nam już 4 łapek tylko, 26, czyli mówię, teraz już nie będzie nic zerowało, po prostu będziemy dalej zbierali te łapki, które w sumie na nic nam się już nie przydadzą, no ale zawsze to jest jakiś powód, żeby zrobić 100%, no nie? Tak na logikę w sumie. Pytanie, czy stąd byłbym w stanie tam doskoczyć, trzeba zobaczyć.
A tam u góry patrzcie jeszcze. A, ładnie schowali te łapki. Nad tym też pewnie będzie, co nie? Nie, nie ma. Ale nad tym jest już łapka kolejna schowana. I twórcy myśleli, że ja się nie skapnę. No już brakuje nam tylko dwóch łapek, które wiem gdzie są i fajnie byłoby je zebrać i wtedy bym mógł zakończyć w sumie tą sesję, tę sesję raczej, mówmy po polsku poprawnie, i zabralibyśmy się już wtedy za następnego razu już za dalsze 100%. Wow, o kurde. Ja pierdziule. Jezus Maria, co tu się stało? Ej, czemu Gex zniszczył tamto auto? Mnie bardziej zastanawia, jak się do tej kraty dostać teraz. Chyba, że za pomocą tego power-upa trzeba zniszczyć te kraty. Możliwe, że tak to trzeba zrobić właśnie, kurczę. Spróbujmy. No to się udało, naprawdę, kurde. Wow. Udało się. Aha, to na takiej zasadzie polega. O kurczę pieczone, to nawet nie wiedziałem. Czyli musimy po prostu liczyć tutaj obiekty, żeby tam się te kraty odblokowały. Ciekawa mechanika. Wow. Czemu to wow rozpierdziela? To lecimy wtedy do przodu i niszczymy co się tylko da. Jeszcze się okaże, że faktycznie zrobimy tutaj 100%, to wtedy już tylko za poziomy się będziemy zabierali od przyszłej sesji. Ale no nie wiem, no zobaczymy. Jak będzie mi starczyło siły, to zrobię 100%, jak za chwilę poczuję jakieś zmęczenie albo nie wiem, że będę miał troszeczkę dosyć, no to po prostu przystopujemy i tyle, no nie? Nie ma co się zmuszać też. Pamiętajcie, moi drodzy, że zmuszanie się to jest najgorsze, co możecie zrobić. To wtedy wrócimy i zobaczymy, co tam się dzieje. O! Dobra, czyli będziemy mogli teraz następne skrzynki zniszczyć, które są tu w środku. O! Czyżby tutaj wszystkie kraty się dla nas otworzyły już? Bez kitu. 39 żetonów. Jezu. No tak, już mamy 3 na 3. Jeszcze dwie łapki i jeden pilot. I będziemy mieli 100% tutaj. W hubie. 78. Czyli brakuje nam jeszcze... no jeszcze sporo. A ogólnie weźcie powiedzcie, jeżeli chodzi o Mythology Network, walkę z bossem oraz 100%owanie tego świata, jeżeli ktoś z was robił 100%, to jakie wy macie wspomnienia z tym, bo jestem bardzo tego ciekaw. A, i tutaj już nic nie ma, czyli tu już mamy pustkę. Okej. Tutaj nam brakuje i tam na dole, kurde. I będzie gitara, będzie 100%. Znaczy jeszcze tutaj te łapki, no nie? Ale to też myślę, że jest taka trochę formalność już z tego. Dobra, poczekamy jeszcze chwilę.
No i dobra, tu zrobiliśmy porządek. Tu jest porządek zrobiony, więc teraz jeszcze tutaj musimy zrobić i będzie tutaj 100% pod względem komarów. Będziemy mieli pilot. Ale jak zdobyć te kurde zasrane łapy? Patrzcie, ile żyć nam tam się pojawiło. O kurde. Ale fajna nagroda. Patrzcie na to w ogóle. O kurde. ...58 żyć będziemy mieli. Prawie 60. O kurcze. Ej, ale dalej mnie niepokoi to, gdzie mogą być te dwa ostatnie te komary. Gdzie one mogą być? Przezrobiłem wszystko, co mogłem. Nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem. Ale myślę, że tutaj już sobie zakończę tę sesję. Tak więc bez zbędnego przedłużania. Moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o poziomach, które robiłem, czyli Mythology Network, ten stuprocentowanie tego świata, jak i walka z bossem, kończąc trzeci świat. No, tak, nie, przepraszam, drugi świat. Więc dajcie znać, jakie mieliście wspomnienia. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, grupa na Discordzie, Facebook oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż tam daję wam powiadomienia o odcinkach, które się pojawiły, jeżeli YouTube wam nie dał powiadomienia. A na grupę na Facebooku oraz na Discord to też zapraszam, gdyż tam się integrujemy wszyscy ze sobą, ja wam informuję, co tam się u mnie dzieje, kiedy tam będą odcinki, ewentualnie live'y. I tyle, to by było na tyle, dzięki za uwagę, ja to nagrywałem 16 czerwca. O godzinie już 13. Na razie, trzymajcie się i cześć!